Halo, halo, cześć. No cześć, od dzisiaj widzę, popracowałeś chyba nad głosem, nad głośnością, bo bardzo dobrze, bardzo wyraźnie słyszę. Wziąłeś No. sobie do serca uwagi naszego słuchacza. Tak, jak najbardziej. Czytałem, mam nadzieję, że będzie lepiej dzisiaj. Nie, no wydaje mi się, że jest lepiej. Ja na wszelki wypadek jeszcze to przy składaniu będę podgłaśniał, bo rzeczywiście to troszkę inaczej wychodzi w odsłuchu później, a inaczej, gdy rozmawiamy. Ale chyba będzie dobrze i chyba wszyscy będą zadowoleni. Ale No, to dobry, trzymam wiesz, kciuki. ty mam nadzieję, że się nie oburzyłeś temu, bo to dobry znak. To znaczy, że ktoś bardzo chce słyszeć to, co ty masz do powiedzenia. O, Także. bardzo miło mi, faktycznie. Wiesz co, nie spojrzałem na to w takich kategoriach, A ja właśnie tak ale. spojrzałem na to i zrobiło mi się miło, bo ktoś lubi nas słuchać chyba, bo skoro się O to chodzi. domaga lepszej jakości. O to chodzi. Ja jestem trochę przeziębiony, więc wszelkie takie jakieś uwagi, nie jestem przepity, nie, to nie ten odcinek, w którym mam przepity głos. Wczoraj był poniedziałek, więc nie. Tym razem jest to jakieś przeziębienie, bo troszkę się ochłodziło, jest po paręnaście stopni. No i w sumie tak mówię to na samym wstępie, żeby nikt nie miał pretensji też, że troszkę będę może dzisiaj wolniej myślał, ale i ten odcinek nasz dzisiaj nie zapowiada się jakoś spektakularnie. Ranking sobie przełożyliśmy na następny raz, pewnie na weekend gdzieś, siądziemy do niego, zrobimy 15 nazwisk z rzędu, a tym razem chcieliśmy jakieś takie newsikowe rzeczy, taki przegląd prasy, może jakaś dyskusja głębsza nam się rozwinie, ale nie zdziwię się jak nie, bo nie ma tego za dużo. A zanim do tego, w ramach tematu rozgrzewkowego, może też o sporcie, mamy akurat taką porę, że gra dużo dyscyplin, Wszyscy gra grają. reprezentacja Wszyscy. Polski na różnych płaszczyznach. Na przykład w piłkę nożną były dwa mecze i tutaj od razu do ciebie pytanie, no wiadomo, porażka z Niemcami, wygrana z Gibraltarem. Ja nie oglądałem tego drugiego meczu z tym no łatwym przeciwnikiem, ale oni nam strzelili bramkę, prawda? I czy to nie jest wstyd? Jest trochę, tak? Wiesz co, bardzo ciekawie wczoraj ktoś zauważył na Twitterze, że jesteśmy jedyną reprezentacją na świecie, która straciła gole z San Marino i z Gibraltarem. Bardzo, bardzo precyzyjna, celna uwaga. Troszeczkę śmieszna, Wstyd to ale może wstyd trochę za nie, dużo come on. powiedziane. Myślę, że wynik i tak mimo wszystko całkiem satysfakcjonujący. Źle nie było. Chociaż ja też przyznam, że akurat spotkania z Gibraltarem nie obejrzałem. Wczoraj akurat postawiłem na sport amatorski we własnym wykonaniu. Po Bardzo letniej dobrze. przerwie wróciłem do grania w siatkówkę regularnego. I w siatkówkę też Polacy Siatkówkę zaczęli też chyba zaczęli turniej grać na to. dzisiaj czy wczoraj. Dzisiaj zaczęli zwycięstwem z Tunezją Puchar Świata, czyli to jest, o ile się nie mylę, pierwsza szansa, żeby uzyskać przepustkę na igrzyska w Rio. Tak, i a propos igrzysk, jeszcze jest trwa turniej koszykarzy, Koszykarzy, Mistrzostwa właśnie tak Europy. troszeczkę w tle, a śledzę poczynania naszych koszykarzy i A naprawdę ja cieszę oglądałem się. każdy Ja mecz. też właśnie wczoraj na końcówkę, na trzecią, czwartą kwartę załapałem się meczu z Francją. I to też jest o tyle ważne, o tyle, że są to jednocześnie kwalifikacje olimpijskie, więc jak najbardziej trzeba trzymać kciuki. No i bardzo dobrze nam w tego kosza idzie, trzeba przyznać, że. Świetnie, po ostatnich mistrzostwach Europy, gdzie zaliczyliśmy straszną klęskę. Tym razem 2 lata naprawdę temu. wygląda to już dużo lepiej. A wydawałoby się, że troszeczkę brakuje tych nazwisk, bo nie ma ani Maćka Lampę, w kadrze już nie gra Michał Ignerski, czyli takie nasze dwa asy, które w Hiszpanii grają, o ile się dobrze orientuję. Także ta kadra troszeczkę słabsza personalnie, a wyniki osiągają dużo lepsze. No Super. tak, są, może inaczej jest to skonstruowane. Mamy nowych wschodzących bohaterów, No mamy Policzkę też. Waczyńskiego, mamy też ten filar podkoszowy w postaci Marcina Gortata, który Mamy gra też gdzieś tam. nowego farbowanego lisa. To element Tak. akurat, którego nie do końca mogę przeboleć, no ale to temat na No, inną. przez wielu jest nazywany też najsłabszym punktem tej wyjściowej piątki, ale nie o koszykówce my tutaj dzisiaj, chociaż dobrze było to zauważyć, że grają w tego kosza i nie grają najgorzej. To jest fajna alegoria też do polskiego hokeja, który porównywalne wyniki w ostatnich latach z polską koszykówką osiągał. Miejmy nadzieję, że to właśnie pójdzie do przodu. No, nasi hokeiści w kwietniu też całkiem nieźle się zaprezentowali. Może to gdzieś się zmierza naprawdę w tym dobrym kierunku, dobrym olimpijskim kierunku.
No zobaczymy. To troszeczkę odważna opinia, przyznam ci się. Daleko idąca. Daleko idąca, no ale przede wszystkim najpierw ustalmy, gdzie zagramy kolejny turniej mistrzowski, bo to sprawia naszym włodarzom naszego hokeja ogromne problemy. Im złożenie ligi do kupy sprawiło ogromne problemy na tydzień, na 2 tygodnie przed rozpoczęciem dokoptowano drużynę złożoną z młodzieżowych reprezentantów Polski i ona gra pod taką banderą U20 Sosnowiec i w pierwszej kolejce, jak dobrze wiesz, padł wynik, no oni przegrali ci młodzi chłopcy 1-19 z mistrzem, czyli z teoretycznie najsilniejszą drużyną, z GKS-em Tychy, ale pojawiają się pytania, jaki jest sens i jaki jest cel. A Takie niestety granie. odpowiedź chyba jest oczywista. Nie ma żadnego sensu, nie ma żadnego celu. Rozumiem, gdyby ta drużyna występowała na szczeblu niżej, czyli w pierwszej lidze, podejrzewam, że tam byliby bardziej konkurencyjną drużyną. Tak, a pierwsza liga została właśnie tym i kilkoma innymi sprytnymi ruchami PZHL-u zabita. Nie ma tam kto grać. Dwie drużyny się zgłosiły. Także tęgie głowy znowu się nie popisały. Miejmy nadzieję, że nauczą się na swoich błędach, chociaż oni tak A mam wrażenie, że te błędy długo im to schodzi. powielane Tak. od wielu lat i niestety nie ma żadnych pożytecznych wniosków. Ale są też takie fajne, na to możemy tylko liczyć w przypadku polskiego hokeja, takie fajne kwiatki gdzieś raz na jakiś czas wypływają. I dzisiaj właśnie umówiłem się, dostałem taki sygnał od polskiego zawodnika, młodego chłopaka, 17-letniego Alana Łyszczarczyka, który podpisał kontrakt i będzie grał w jednej z najlepszych lig juniorskich na świecie, najlepszej lidze juniorskiej, Ontario Hockey League, wchodzącej w skład tej CHL, czyli tych dwóch najlepszych kanadyjskich lig młodzieżowych. Mamy się z czego cieszyć, bo to już jest, można powiedzieć, rzut kamieniem od draftu. Jest najwięcej zawodników Tak, draftowanych do draftowanych NHL, pochodzi z OHL, właśnie dokładnie. tak. Także No tak, Alan zrobił no, taki milowy krok. bardzo, bardzo fajna historia. Czytałem twoją notkę o tym i tą krótką rozmowę, tak? Ta informacja bardzo, bardzo, bardzo przyjemna, nie powiem. Fajna sprawa, zobaczymy, czy uda się chłopakowi załapać do draftu, no ale to jeszcze melodia przyszłości, bo to To są jeszcze... 2 ciężkie lata i No on właśnie, zdaje sobie no z tego właśnie. sprawę, że nic za Tylko darmo ciężka nie praca, dostanie. ale fajnie byłoby mieć kolejnego Polaka wydraftowanego. Ja nie wiem, czy pamiętasz, jaki zawodnik był ostatnio draftowany Tak, z Polski. mówiliśmy już o To tym chyba mówiliśmy, wielokrotnie nie? i No chyba właśnie. damy Marcinowi Koluszowi spokój, niech sobie gra w GKS-ie Tychy aktualnie. Niech gra i niech walczy dla GKS-u Tychy, No to tak, też ale jest. fajnie byłoby mieć kogoś nowego już w tym drafcie. Fajnie by było i draft 2017, jakkolwiek jeszcze odległy, to już zapowiada się dla nas tak być może wyjątkowo. No, jakaś wiara, tak? Jakaś nadzieja, no bo w ostatnich latach nie mieliśmy nawet takiego dreszczyku, że a może ktoś, bo nie było nikogo na horyzoncie dalekim nawet. Teraz mamy na takim bliskim horyzoncie. No właśnie, jak najbardziej należy śledzić losy Alana. To Trzeba już być był jeden szybko. sparing w jego wykonaniu, w nowej Asysta. drużynie i była asysta. Czyli są minuty na lodzie, jest jakieś zrozumienie pierwsze, a zobaczymy, tak jak on mówił, nie, to będzie ciężki na pewno dla niego sezon, bo to jest zmiana ogromna, zmiana rozmiaru lodowiska, zmiana stylu życia, bo No przesiadka pewnie. z Europy na Amerykę jest duża. No i to wszystko, no ale ma 2 lata, także nikt nie każe mu teraz od razu być gwiazdą OHL. Gwiazda OHL największa odeszła z Connor McDavid, teraz będzie grał w NHL. No ale już samo to, że w jednym zdaniu możemy zamieścić Alana Łyszczaczyka, Connora McDavida, mówi nam o tym, że jest się z czego cieszyć jako kibic hokeja z Polski. No pewnie, dokładnie, trzymamy kciuki jak najbardziej. Na pewno należy śledzić jego poczynania. Wiemy, że ligę OHL można obejrzeć w Polsce, jeżeli ma się dobre wejścia w internecie, także polecamy tym wtajemniczonym. Tak, jak ktoś ma, to się cieszy. Jak ktoś nie ma, to teraz może pisać do Adriana Kowala na Twitterze. Gdzie to On wam. przeobejrzeć? Proszę Tak, bardzo, on. chętnie podzielę się wszelkimi Dla tych, którzy linkami. jeszcze nie wiedzieli, to Adrian zawsze do wszystkiego ma dojścia i wszyscy do niego piszą w prywatnych wiadomościach.
Adrian zawsze wysyła te linki. No nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Dobrze, róbmy ten przegląd. Mam tu na pierwszy szereg, na pierwszy ogień taką informację, o której z różnych przyczyn nie zdążyliśmy powiedzieć, a to jest informacja jeszcze z ubiegłego miesiąca i być może nie będziemy nad nią dużo dyskutować, ale trzeba to, bo mam obowiązek chyba wspomnieć o śmierci Ala Arbora, wybitnego trenera NHL, jednego z najlepszych trenerów w historii w ogóle. On zmarł w wieku już słusznym, można powiedzieć, 82 lata, uważam, że kawałek życia. No, zmarł końcówką sierpnia. 28 sierpnia, tak. Tak, tak, ta informacja dobiegła. To był przede wszystkim trener, wcześniej zawodnik znany z owocnej współpracy z New York Islanders. Cztery z rzędu Cztery tytuły. pary z rzędu. Tak. To jest naprawdę niesamowita sprawa. No, wyobraźmy sobie coś takiego dzisiaj, czyli te 30 parę lat później. No, nie możemy sobie tego wyobrazić, tak? Że jedna drużyna aż tak dominuje całą ligę, zdobywa cztery puchary z rzędu, więc Tak. to naprawdę Nie, było. nie dożyjemy drugiej takiej sytuacji w tej erze. Tak, A tak. tak, może nie przesądzał do końca, ale to naprawdę jest niesamowity wyczyn. No i też druga statystyka. Tylko Scottie Bowman prowadził drużyny w większej ilości spotkań w NHL i tylko on wygrał więcej spotkań niż drużyny dowodzone przez Ala Arbora. Czyli no faktycznie mamy tutaj do czynienia z prawdziwą trenerską legendą. Tak, to jest ktoś wyjątkowy, można powiedzieć. Tamta drużyna była wyjątkowa, bo oni, Islanders, mieli wtedy znakomitą tą paczkę i dużo dłużej istniejący klub, wiadomo jaki, New York Rangers, troszkę stracił tam na znaczeniu, może nie, ale... No nie, to jasne, no to były bardzo trudne lata, przełom lat 70., 80., to w Nowym Jorku była totalna dominacja wyspiarzy i nie ma co tutaj się dużo, dużo czarować. Tak, Tak, a to była nawiązując do... naprawdę wielka, wielka ekipa. Tym bardziej pamiętaj, Wielka. że to też były lata świetnych Montreal Canadiens, później troszeczkę w latach 80. mieliśmy wielkich Edmonton Oilers. Zatem ta rywalizacja w czołówce NHL była naprawdę zacięta. I zdobycie czterech pucharów z rzędu to naprawdę jest historia no, niewiarygodna. Pamiętajmy, że jeszcze w jednym sezonie Islanders mieli szansę na piąty puchar z rzędu. Niestety przegrali już w samym finale. I właśnie, o ile pamięć mnie nie myli, z tymi wchodzącymi na szczyt Edmonton Oilers. No to bardzo ciekawa, ciekawa historia. Mieliśmy jeszcze, znaczy tak nawiązując już do współczesności, to Al Arbor ma 782 zwycięstwa w sezonie zasadniczym i może go już niebawem prześcignąć Joel Quenneville z Chicago Blackhawks. Ma 750 zwycięstw, także możemy być świadkiem tego, jak troszkę Al Arbor spadnie na w tej hierarchii, tak powiedzmy na trzecie miejsce. Jest jeszcze tam gdzieś za plecami Ken Hitchcock, a tutaj nie wiem, jak oceniać jego szansę, bo z St. Louis Blues sami nie wiemy, co to będzie, jak to będzie. Ale też no to też Chicago Blackhawks, trzy puchary Stanleya, wszystkie pod wodzą Conwilla, więc też mówimy o wielkim trenerze. No nie udało się to z rzędu, czyli pokazuje nam też skalę, trudność tego, co udało się Alowi Arborowi. No pewnie, no niestety żegnamy Ala Arbora. No niestety na wszystkich przychodzi kiedyś czas. No tak, w ale na ogóle pewno będziemy mieć... w pamięci kibiców hokeja pozostanie na zawsze, bo te liczby i te sukcesy, które odnosił, na pewno go do tego uprawniają. Tak, no myślę, że wyspiarze na pewno coś, jakąś oficjalną, oficjalne pożegnanie już w nowej hali na Brooklinie no urządzą. Właśnie, też spotkałem się z takim bardzo trafnym komentarzem. Ktoś napisał, że to po prostu pasująca sprawa, że Al Arbor nigdy nie zobaczy New York Islanders, czy wyspiarzy z Long Island występujących na Brooklinie. Coś tutaj jest. Coś w tym jest, tak, że opuścili halę i być może właśnie
opuścił ich Al Arbor. Zaczyna się całkowicie nowa dla nich era. Oj tak, oj tak. W ogóle ten odcinek, tak jak patrzę na taki. Dzisiaj mam naprawdę krótki spis, tylko punktowy po nazwiskach właściwie, ale jak patrzę, to właśnie taki smutny, taki pożegnalny odcinek nam się szykuje, bo Bryce Salvador mam następne nazwisko wyszczególnione na liście i to jest ktoś, kto odszedł na też zasłużoną emeryturę. Nie żegnamy się z nim na zawsze, bo człowiek, że tak powiem, zostaje na tej ziemi. Żegna się tylko z hokejem w wydaniu NHL. Jako zawodnik już nie zagra. Były kapitan New Jersey Devils. No i tutaj przy okazji jego odejścia ukazał się jego artykuł w tej witrynie, która jest prowadzona przez Związek Hokeistów, na której oni mogą publikować, dzielić się jakimiś przeżyciami, przemyśleniami. On tak dosyć bardzo, bardzo obrazowo streścił te ostatnie lata swojej kariery. I okazuje się, że nasączone były wręcz, kipiały takim bólem, taką walką z przeciwnościami, żeby jeszcze gdzieś właśnie grać. Ładne, bardzo ładne i wzruszające nieraz te opisy tego, jak ciężko było wracać po kontuzji. On dostał ta kontuzja, do której on cały czas nawołuje głównie, bo wiadomo, że tych urazów drobnych jest w hokeju mnóstwo, ale ta, o której on tam opisuje jej skutki, wstrząs mózgu, to jest uderzenie krążkiem w głowę. I po tym tak przez wiele lat nie mógł się właściwie pozbierać Bryce Salvador. No tak, a jego karierę zakończyła poważna kontuzja odniesiona jeszcze w ubiegłym sezonie. W zasadzie stracił całą ubiegłą kampanię w związku z pękniętym dyskiem i z uszkodzeniem nerwów w plecach, także to również bardzo poważny uraz. No nie, też nie młodego zawodnika, bo Salvador to już 39-letni zawodnik, także no nie dziwi mnie specjalnie jego decyzja. Być może szkoda, że nie udało mu się wrócić, bo powiemy, że ci zawodnicy to są wojownicy i robią wszystko, żeby wrócić. Znamy historię Pascala Dupuy, który też wraca w nadchodzącym sezonie do Pittsburgh Penguins. On też ostatnio mocno nawalczył się ze swoim zdrowiem. Wiemy o problemach z zakrzepicą. No ale Dupuy wraca do hokeja. Salvadorowi już być może ze względu właśnie na wiek nie udało się. To szkoda, to był zawsze taki waleczny hokeista, może nie o wielkich umiejętnościach, ale... No właśnie, gdzieś no właśnie, mówimy no o człowieku, który... Umówmy się, to nie był świetny zawodnik, to nigdy nie był obrońca z pierwszej pary. Mówmy się, że może nawet nie do końca też z drugiej. Raczej był to gdzieś człowiek z głębi składu, ale miał te cechy przywódcze, miał tą etykę pracy, czyli te rzeczy, które są niezwykle cenione w tym sporcie. Tak, no w najlepszych swoich chwilach powiedzmy, że to był obrońca numer 3-4. To w najlepszych myślę, tych że to swoich. Sprawiedliwa ocena, jasno. Tak. Ale to, co powiedziałeś, ta etyka pracy, nie bez kozery został też, przejął tą kapitańską rolę po odejściu gwiazd zespołu Diabłów. Najlepszy sezon rozegrał wtedy, kiedy pamiętamy jeszcze właśnie ostatnie dobre New Jersey Devils, czyli no ten awans do sezon finału. 11-12, tak. A to był sezon, w którym powrócił właśnie po tym wstrząsieniu mózgu, o którym powiedziałeś przed chwilą. Zatem to naprawdę wielki szacunek, że po takiej kontuzji udało mu się wrócić i zagrać taki udany sezon. Ale w ogóle to był człowiek, który w NHL spędził bodaj 13 sezonów. Moment, zaraz sobie to sprawdzę. 14, tak. Ale to te no, sezony są takie 13, niepełne. 13. No w każdym razie rozegrał 786 spotkań, no powiedzmy sobie szczerze. Nie każdemu solidna zawodnikowi dawka. Udaje się rozegrać tak sporą liczbę gier. Jasne, no i tak jak mówię, ten jeden sezon wyniósł go z roli, naprawdę pewnie nie mówilibyśmy tyle aż o nim, gdyby nie ten sezon 2012, ten właściwie te playoffy 2012, wtedy on w tych playoffach zdobył 14 punktów, zawodnik, który przez całe życie nie punktował, nie był od tego w ogóle, nie grał ofensywnie, w tej kampanii playoff znakomicie wspierał. Wtedy oczywiście mało kto, znaczy dostrzegano to, ale może nie ceniono tak bardzo, każdy zwracał uwagę na te bramkarskie cuda
Lamparda, Martina Bredera, na Kowalczuka, tak, który tam szarpał z przodu i mówiło się, że wszystko zrobi dla tego pucharu. Wtedy się nie udało oczywiście. A Braith Salvador gdzieś tam w tle, ale 14 punktów w 24 meczach. Jak na kogoś takiego, tak, tak być może... defensywnego, to faktycznie świetne Także... liczby. Tak, i ten sezon go wyniósł gdzieś tam na poziom wyżej. Kończący się kontrakt, wtedy miał Braith Salvador 36 lat. I już można było praktycznie, pewnie gdyby nie te świetne playoffy, to czy on czasami mógłby zakończyć wtedy karierę, albo czasami mógłby nie zakończyć jej w New Jersey. Tak sobie myślę, no ale ten wyczyn, te playoffy udane niejako trochę zmusiły Lula Moriello do przedłużenia kontraktu. No i jeszcze 3 lata mu zaoferowano wtedy. To było takie uczciwe, myślę, dla obu stron, chociaż Lula Moriello chociaż, się za to dostało. Jeżeli dobrze pamiętam, to wtedy już wielu kibiców Devils narzekało, że to troszeczkę za długa umowa dla tak wiekowego zawodnika. No i faktycznie okazało się, że no, to był błąd. No, ale Tak, z drugiej dostało. strony nie mogliśmy przewidzieć tak poważnych problemów zdrowotnych Salvadora. No, mnie najbardziej boli chyba w tej całej sytuacji, że nie mógł zakończyć kariery na swoich własnych warunkach. To znaczy zmusiła go do tego kontuzja, a nie była to jego taka decyzja osobista, personalna. To tylko został tak naprawdę do tego zmuszony. No rzeczywiście, to zawsze jest No i bardzo, problem. bardzo podobny scenariusz mamy, jeżeli chodzi o Richa Peverleya, bo to też zawodnik, który ogłosił zakończenie kariery w tym tygodniu. Konkretnie w piątek, jeszcze przed weekendem. Chyba jeszcze bardziej dramatyczna historia. Oj, chyba tak, bo doskonale pamiętam ten moment, kiedy Peverley dostał, nie wiem, w zasadzie atak serca, nie, niekoniecznie, no po prostu dostał zapaści, tak, na ławce rezerwowych. To był marzec 2014. Tak, ale ogólnie były to dolegliwości związane z rytmem serca, bo arytmia, leczy. To była arytmia, tak. I to był bardzo poważny problem. Dramatyczne sceny wtedy się działy. Ta panika na ławce Dallas i w ogóle w hali, no nie zapomnę tego nigdy, bo pamiętam, że oglądałem wtedy jakieś inne spotkanie i przełączyłem się na transmisję właśnie tych zdarzeń. Spotkanie Dallas Stars, Columbus Blue Jackets. Pamiętam jak dziś. No w każdym razie skończyło się na strachu ostatecznie i całe szczęście. Peverley dostał świetną opiekę lekarską. No i nawet się wydawało, że jeszcze wróci do hokeja. Tam diagnozy były dość optymistyczne. Wydawało się, że ta jego kariera może wrócić na właściwe tory. Tym bardziej, że to nie był stary zawodnik, bo Peverley w tej chwili ma 33 lata. No ale niestety okazało się, że to już za dużo. Chyba lekarze stwierdzili, że powrót do tak trudnego sportu jak hokej byłby za dużym ryzykiem. No i Peverley już zrezygnował z powrotu do hokeja. To też smutna historia, że właśnie nie mógł zakończyć gry na swoich warunkach, tylko zmusił Tak, do tego zdrowie. takim szczęściem w całym nieszczęściu jest oczywiście to, że mamy go, tak, chłopak żyje. Wtedy różne myśli przychodziły do głowy, gdy trwała reanimacja, bo serce stanęło i sytuacja była taka, że no, strach pomyśleć, jeżeli by odszedł, co w ogóle stałoby się z ligą, czy te rozgrywki by nie stanęły na chwilę, bo trzeba by się stanąć chwilę i zastanowić po prostu nad wszystkim. Na szczęście to się odwróciło, tak, ta zapaść przeszła, została względnie wyleczona, ten cały rytm serca. To nie jest tak, że Rich Peverley jest teraz gdzieś tam, leży w łóżku, tylko jest normalnie funkcjonującym mężczyzną, który, jak podejrzewam, z tego też co on mówił, oznajmiając, że rezygnuje z kariery, robi to z bólem, z żalem, bo walczył długo, tak jak powiedziałeś, walczył o to, żeby wrócić. Natomiast każdy z nas ma swój rozum i jeżeli tam lekarze mówili, że lepiej tego nie robić, bo nie dają gwarancji, że to się nie powtórzy przy jakimś tam masakrycznym wysiłku. No wiemy, że ten wysiłek występuje 82 razy w sezonie zasadniczym, tak? To jest masakryczny wysiłek. No i dał sobie, niestety, dał za wygraną, ale został w klubie, dostał tam jakąś posadkę, także będzie blisko, gdzieś tam w pobliżu tego hokeja. Miejmy nadzieję, że się będzie sprawdzał, może się będzie
szkolił dalej, może kiedyś z niego będzie jakiś menadżer, asystent menadżera. Także nie wszystko stracone w tej historii. Obyśmy więcej nie mieli też takich sytuacji, bo to gdzieś nas wszystkich chyba przechodzi dreszcz, jak o takich rzeczach słyszymy. No, No, trzeba nic powiedzieć, tak. że Rich Beverly jest troszkę spełniony, bo to jest przecież członek mistrzowskiej drużyny Boston Bruins 2011, więc nie odchodzi też z niczym, prawda? No tak, ma ten puchar na osłodę. W przeciwieństwie do Salwadora, który niestety tego pucharu nie zdobył. No i w przeciwieństwie też do wielu wielkich, No którzy nie, no grali jasne. i dłuższe lata i nie potrafili, może potrafiliby w innych warunkach, no ale nie mieli dane po prostu zdobyć Pucharu Stanleya. Tutaj Beverley odchodzi, tam najbardziej za nim płacze chyba Tyler Seguin, z którym on się dosyć No, mocno bo znany zżył, się bo już z Bostonu, dokładnie. tak jak razem przeszli do Dallas Stars i pewnie tam razem troszkę mieszkali, a wiemy, że Seguin jest młodszy wiele lat i znany jest z tych swoich ekscentrycznych zabaw, imprez do białego rana. Pewnie tam z Richem Beverleyem wypili niejedno piwo, gdy trzeba było i gdy nie trzeba było. No ale będzie miał tego Richa Beverleya gdzieś tam po tych klubowych korytarzach się będzie snuł, więc myślę, że i do szatni nieraz zaglądnie w najbliższym sezonie. To jaki tam masz kolejny punkt do O, już omówienia? mamy, Widzisz? robi się mniej dramatycznie, o tak powiem, już na tej mojej liście. Mam kontuzję Andrzeja No Wasilewskiego. widzisz, to ja również akurat tę kartę mam otwartą. Bo to nie jest historia też tak, żebyśmy mówili smutna, ale mimo wszystko Niepokojąca. niepokojąca dla Tampa Bay Lightning, bo jak teraz zaczyna się myśleć o tym, że no dobra, Wasilewski wypadł, tak, może nie zagra do końca roku nawet, nie wiadomo jak przebiegnie rehabilitacja i masz w bramce Bena Bishopa, który też nie jest jakby człowiekiem z żelaza. No tak, ze skały nie jest zdecydowanie. No, przytrafiają mu się różne dziwne kontuzje, pamiętamy teraz się możemy uśmiechać, ale pamiętamy jak to było z nim w playoffach, jak długo ukrywano jego jakieś dolegliwości i jak nas to wtedy też śmieszyło trochę, gdzie wcale śmieszne nie jest to, co się z nim działo. No i czy właśnie, kto tam, jakbyśmy zajrzeli w głębokość na bramce Tampa Bay Lightning, to kto tam jeszcze jest? Bo tam wydaje się, że tam jest paru dobrych bramkarzy w tej organizacji. Być może będziemy je właśnie oglądać. Zaraz No sobie to sprawdzimy. przede wszystkim mamy Kristersa Gudlewskisa, czyli O właśnie. łotewskiego bohatera z igrzysk ostatnich zimowych. Pamiętamy to słynne już spotkanie, kiedy no niemal w pojedynkę zatrzymał Kanadyjczyków. Niemal, bo tam skończyło się chyba ostatecznie 1-0 albo 2-0 dla Kanady. No ale to był naprawdę legendarny występ Gudlewskisa. Coś niczym Tomaszewski na Wembley, dlatego tam zapadł bardzo mocno Kanadyjczykom w pamięć. No ale fakty są takie, że Gudlewski to raczej przeciętny bramkarz na poziomie AHL. W NHL ma nikłe doświadczenie, ale nie należy się spodziewać, żeby to był odpowiedni rezerwowy dla Bena Bishopa. Ale powiedzmy może jeszcze o Wasilewskim, bo ta jego kontuzja. To w zasadzie nie jest taki jakiś mechaniczny uraz typu złamana noga czy pęknięta kość, tylko to jest kolejny przypadek zakrzepicy w NHL. Lekarze wykryli właśnie zakrzep krwi w lewym obojczyku, czyli to dość poważna sprawa. Znowu mamy kolejnego zawodnika, który będzie musiał być na tych lekach rozcieńczających krew. Operacyjnie usunięto mu ten zakrzep. To jest co najmniej 2-3 miesięczna przerwa, czyli poważna sprawa. W ogóle nie wiem, czy odnosisz podobne wrażenie, ale mamy strasznie dużo tego typu przypadłości w NHL w Tak, ostatnich latach. jest to prawdziwa zmora, Dokładnie. ale to oczywiście ma dwie strony. Czytałem o tym fajny artykuł, już teraz nie pamiętam, ale to było przy okazji historii chyba Chrisa Letanga. I było napisane o tym, jak medycyna poszła do przodu, jeżeli chodzi właśnie o tego typu, o wykrywalność tego typu zakrzepów, tego typu przypadłości. I są to oczywiście projekcje, czasami takie. To są rzeczy, które warto naprawdę wykryć w tak młodym wieku, bo przy tym wysiłku, który oni wkładają, to mogłoby później niebezpiecznie ewoluować i mielibyśmy już tak niebezpieczny przypadek, powiedzmy, jak Richa Peverleya.
Więc naprawdę lepiej, że jest to wykryte, tak, u młodego Oczywiście. chłopaka i że straci 3 miesiące, niż gdyby później miał przez to kończyć karierę, albo coś by się jeszcze złego, niedobrego miało stać. No jest to tak, jest to zmora. No, przychodzi mi na myśl, że w ostatnim czasie to słyszeliśmy, cały czas słyszymy o zakrzepach, no i w ostatnim sezonie jeszcze mieliśmy świnkę, tak, która A chyba się już świnka, nie tak, no powtórzy. tak, no to była troszeczkę nawet zabawna historia z tą świnką, natomiast zakrzepica, wydaje mi się, nie jestem lekarzem, ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo poważna sprawa i zastanawia mnie mnogość tego typu przypadłości w NHL, bo Jest pamiętamy to. i Letang, i Pascal Dupuy już wspomniany w dzisiejszej audycji, był Kimmo Timonen, który też zmagał się z podobnymi problemami. Mam wrażenie, że zapominam jeszcze jednego albo dwóch nazwisk, czyli jak na tak wąską grupę, jak zawodnicy NHL, 5 czy 6 tego typu przypadków w ciągu roku czy kilkunastu miesięcy, to jest bardzo dużo. I pytanie, czy jest tak, jak mówisz, że to jest w tej chwili po prostu lepiej wykrywane niż w przeszłości, czy też dzieje się coś niedobrego? Znaczy, nie, Nie wiem, z nie tego jestem co lekarzem, było. nie wiem z czego też do końca biorą się te zakrzepy. Może słucha nas jakiś lekarz i I poratuje nas napisze nam w jakoś, komentarzu, napisze nam w tak. komentarzu, tak. Albo jakiś adept medycyny. Natomiast z tego co tam było napisane w artykule i wypowiadał się właśnie jakiś medyk, to jest to wynik jednak tych wzmożonych badań. NHL cały czas te standardy podnosi klubom poprzeczkę, żeby wpuszczali do gry rzeczywiście już tylko całkowicie zdrowych graczy, żeby ten monitoring ich serc, tego układu krwionośnego przebiegał jak najlepiej, bo to jest najważniejsze, to są sprawy naszego życia, tak? Coś ważniejszego niż hokej. I to się wdraża i to daje takie, a nie inne efekty. Tutaj nikt tego nie będzie utajniał, nikt nie będzie grał życiem, myślę, młodych zawodników. Nie wiem, jak to tam rzeczywiście, być może jeszcze parę nazwisk straciliśmy teraz z pamięci, ale tak, prawdziwa zmora. Z drugiej strony, no, wypada się cieszyć, że tak, a nie inaczej to wychodzi, że jest to wykrywane i że jest to w miarę bezpieczne, jeżeli można tak nazwać, tak bardzo kontaktowy sport liga, no w tym przynajmniej znaczeniu. No tak, no zastanawiająca kwestia. No, ciężko nam się to, że ja ci powiem, że czytałem o zakrzepicy, bo swojego czasu, a jest to choroba ogólnie osób dużo siedzących. To jest określana jest tak potocznie, że to jest choroba biurowa, tak? Osób, które siedzą w biurach. Tak jak ja siedzę przed biurkiem i cały czas mam nogi zgięte przez pozycję siedzącą po 8, 10, 12 godzin dziennie. No i zazwyczaj się to kojarzy właśnie z takim trybem życia. No a tutaj masz do czynienia ze sportowcami, tak? Jakimiś, którzy cały czas są w ruchu, cały czas wykonują, jak nie ćwiczenia siłowe, to szybkościowe, to mecze, to sparingi, to jeszcze jak trzeba gdzieś pójść, pojechać i tak dalej, i tak dalej. No i dlatego się to tak, może nie jesteśmy w stanie tego tak ogarnąć, też rozumiem, tak? Że oni się ruszają, więc No właśnie, nie teoretycznie do te końca, zakrzepy, nie ten do układ końca. krwionośny powinien działać jak najlepiej, no ale widocznie nie. I tego też nie jestem w stanie jakoś wytłumaczyć, bo nie mam na tyle wiedzy. No cóż, no pozostaje nam jedynie trzymać kciuki za Wasilewskiego, który chyba zdobył sympatię nas obu w trakcie ubiegłorocznych playoff, znaczy tegorocznych, ale ubiegłych playoff. Trzymamy kciuki, co za szybki powrót. Oby to były bardziej 2 miesiące niż 3 i oby No, wszystko jak było dobrze. najbardziej, tak. Jeszcze chciałem o Antirancie porozmawiać, bo tam wyszła taka śmieszna, dla niego chyba już nieśmieszna, historia, którą on w rozmowie z jakimś fińskim dziennikiem przeprowadzał rozmowę na temat tego sezonu zakończonego i wymknęło mu się takie coś. Powiedział, że on życzył Chicago Blackhawks, czyli swojej byłej już teraz organizacji, ale wtedy jeszcze był jej częścią, odpadnięcia w trakcie playoffów z Nashville Predators. Tak bardzo liczył, że Chicago przegra i szybko odpadnie, a on sobie będzie mógł wrócić wtedy do domu, do Finlandii. No nie wiem, jakie miał plany dalej, ale był zły, mówił. W tym wywiadzie można przeczytać też, że on miał pretensje trochę do trenera, Joela Quenneville'a, że został odstawiony na ten boczny tor. Wtedy wskoczył praktycznie do składu Scott Darling.
no i zabrał mu miejsce. Mówił też, Ranta mówi w tym wywiadzie o złej chemii, złej atmosferze w szatni, czyli no troszkę pierze brudy zespołu, w którym już nie jest. Potem oczywiście się od tego odcina, bo później czytamy, że to te słowa zostały przeinaczone, no tak, że tak. wyrwane z kontekstu, no ale ciężko teraz, no jakby powiedz, no smród się rozszedł i teraz ciężko to odwołać, tak? No i nie wiem, czy cieszysz się teraz tak O z tyle. obecności Antiranty, jeżeli to jest tego typu zawodnik, nie zrobił sobie dobrej reklamy tym. Nie, no jasne, z tym, że pytanie, czego oczekujemy od zawodników? Czy faktycznie szczerości i prawdy, czy tego gadania banałami, używania samych powycieranych frazesów? Bo ja nie lubię zawodników, którzy mają na wszystko gotową odpowiedź. Lubię usłyszeć taką historię, kiedy zawodnik ewidentnie mówi, co naprawdę leży mu na sercu. Myślę, że jak najbardziej miał prawo do takiej opinii, bo on grał bardzo dobrze w barwach Chicago Blackhawks. To był naprawdę bardzo solidny, bardzo dobry zmiennik dla Coreya Crawforda. Notował świetne występy, miał bardzo fajne statystyki i tak naprawdę nie wiadomo do końca, dlaczego został odsunięty. Ja rozumiem, że Scott Darling też bronił dobrze. To była wyrównana rywalizacja obu chłopaków. No z jakichś przyczyn wygrał ją Darling, ale nie dziwię się Rancie, że był rozczarowany, że był rozgoryczony. Znaczy wiesz, to chodziło chyba o to, że homegrown player, tak, nie miał szans być może wygrać, bo Chicago to jest taka organizacja, która też dobrze marketingowo to Być może rozgrywa. chodziło też o kwestie kontraktowe. Nie A całkiem możliwe, nie wiem, jak że tym kątem to wyglądało. Opłacało się po prostu. Czy tam nie było jakiegoś problemu, żeby Darling albo Ranta grał w AHL? Nie wiem, jak to tam wyglądało dokładnie z tej prawnej perspektywy, jeżeli chodzi o przepisy NHL, tych transakcji między AHL i tak dalej. No natomiast taka sportowa złość to jest chyba normalna sprawa. Wiem natomiast jedno, Ranta na pewno nie spodziewał się, że ten wywiad odbije się takim szerokim echem, że to wszystko wróci do Stanów i do Kanady i będzie tak głośno, szeroko omawiane. No, nawet my w Polsce o tym dzisiaj mówimy, także echo jest całkiem spore. Także pewnie chlapnął coś do dziennikarza fińskiego, nie zdawał sobie do końca sprawy z konsekwencji tego, co powiedział i później próbował odwracać kota ogonem, co akurat uważam za słabą akcję, powinien był powiedzieć, wziąć to na klatę i tyle, a on próbował gdzieś tutaj się z tego wyplątać i zrzucać na takie niepoważne wymówki, że ktoś coś przekręcił, że coś zostało wyrwane z kontekstu. No tak nie było, mamy dzisiaj internet. Z tego co wiem, jeszcze tego samego dnia, czy następnego dnia, kiedy rozpętała się ta cała tak zwana burza z Antirantą, co tak w sumie też wskazuje na to, że niewiele się dzieje w lidze, skoro aż tyle czasu że się tym zajmujemy, na taką sprawę, tak. No ale też natychmiast zareagował dziennikarz, który przeprowadził rozmowę z Rantą, wrzucił oryginał wywiadu, wrzucił tłumaczenie, wszystko miał na taśmie nagrane, na dyktafonie, więc nie ma tu miejsca na żadne wątpliwości. I tyle. Natomiast ja nie mam żadnego problemu z tym, co powiedział Ranta. No był zły. On nie jest zawodnikiem, który był w drużynie od 10 czy 15 lat, nie do końca się musi z nią identyfikować. To, że tak, to prawda, ale teraz zawsze istnieje obawa, wiesz. Gość wchodzi nie, teraz do oczywiście. Nowej szatni i ci nowi koledzy będą na niego patrzeć tak trochę niepewnie, tak? Czy mogą coś przy nim powiedzieć, czy raczej przy tym gościu lepiej nic nie mówić, bo on idzie do prasy i powtarza takie rzeczy. Ale zobaczymy, no ma nowy, świeży start, jest członkiem New York Rangers, więc będziesz go miał na pewno pod lupą. Będę mógł liczyć na twoje właśnie spostrzeżenia. Jeżeli Ranta coś chlapnie w szatni, to w Madison Square Garden, to oczywiście ty będziesz o tym wiedział, myślę, pierwszy i nam tu zaraportujesz. A jak ktoś zna język słomi właśnie, to i ma dostęp, nie wiem, znalazł Antirantę na Twitterze, to niech mu wytłumaczy też, jak działają internety. Czyli jak coś, to nie znaczy, że jak coś mówi no tak. W swoim języku i w swoim kraju, to że to nie wcale ma. Nie znaczy, że jutro tak w Brazylii po hiszpańsku ktoś o tym nie będzie plotkował. Bo no, niestety, dokładnie. Globalizacja. Globalna wioska, tak jest. Trzeba się pilnować na każdym kroku w tej chwili. Czy masz ty może jeszcze coś na swojej liście? Czy masz listę? Wiesz co, tak. No mam tutaj pootwieranych jeszcze kilka zakładek. No to zarzuć może, bo ja już mam historię, ale... Mamy dwa zaproszenia na tryouty, czyli na te próbne kontrakty.
przed Dawaj, bo o sezonowe. żadnym nie słyszałem. Jonas Gustafsson, czyli popularny monster, szwedzki potwór, został zaproszony na obóz przygotowawczy do Boston Bruins. O To proszę, tam szukają ciekawa. No, bramkarza? szukają, szukają. No mają przecież młodego Subana, mają No tak, no ale Tukaras. najwidoczniej chyba Subban jeszcze nie jest gotowy, żeby być rezerwowym bramkarzem. No i próbny kontrakt dostał Gustafsson. No, wydaje się to na pierwszy rzut oka logiczną decyzją i może to być dobry ruch. O ile będzie zdrowy, no, pamiętajmy o tych wielu kontuzjach Gustafssona. On cały, no cały nie, ale sporą część poprzedniej kampanii miał w zasadzie straconą. Długo się leczył i to też nie była jego pierwsza kontuzja. No, mamy jeszcze drugie zaproszenie z takich większych nazwisk. Scottie Upshaw został zaproszony przez St. Louis Blues. No, wydawało się, że takie nazwisko spokojnie załapie się na normalny kontrakt roczny, dwuletni w jakimś klubie. Tymczasem no, już też musiał zgodzić się na ten próbny kontrakcik. Tak, w St. Louis można mieć też wiązanie, o której chyba też o Patryku Berglundzie i jego kontuzji. Czy No bo rozmawialiśmy? chyba nam to umknęło, a tam mamy przerwę 8-tygodniową chyba, tak? Czy dłuższą? Nie, 3-4 miesiące, o tak. Tak, do końca roku jest tam jest Patryk kontuzja Berglund. kolana i Berglund faktycznie wypadł na I dłuższy okres. to właśnie na jego nieszczęściu mogą odbudować swoją pozycję albo Scotty Upshall, albo Scott Gomez, który też dostał zaproszenie tam A, no na właśnie, IO. Scotty Gomez również dostał I zaproszenie. tu myślę, że jeden z nich ma szansę naprawdę na ten roster na te 2-3 miesiące, a kto A wie. wiesz co, zauważyłem takie ciekawe połączenie, bo pamiętajmy, że jednym z menedżerów w tej grupie menedżerskiej w St. Louis Blues jest obecnie Marty Brodeur. Jestem ciekaw, na ile jego osoba wpłynęła na zaproszenie Scottiego Gomeza właśnie na ten tryout do No St. tak, Louis. panowie się znają Doskonale się znają. z New Dobrymi Jersey. kolegami. A też trzymam kciuki za Gomeza. Wydaje mi się, że już sobie rozmawialiśmy o nim też kiedyś. Zawsze go lubiłem. Widać, że też nie nosi gdzieś głowy wysoko podniesionej i spokojnie zgodził się na próbny kontrakt. Też w zeszłym roku w New Jersey długo czekał, aż dostanie umowę. W końcu ją otrzymał. Sprawdził się po Sprawdził tej się umowie. super, dokładnie. Dlatego też trzymam kciuki, żeby wypaliło mu to w Myślę, Saint że w każdej innej drużynie, w której no, w takim stopniu by się sprawdził, bo on tam wszedł do drużyny nic nie obiecując, o tak bym powiedział, a stał się jej tak naprawdę liderem. Strzelał bramki, asystował, grał naprawdę dobrze, tylko padł ofiarą tej polityki, która w New Jersey teraz nastała, czyli odmładzamy drużynę, kończymy z pewną erą, odchodzą od nas wszystkie te ważne nazwiska, no dzisiaj mówiliśmy Brice Salvador, wcześniej Martin Brodeur, Lula Moriello, no można by wyliczać. Nikt chyba nie stracił tak wiele w ostatnich latach jak diabły. No i zaczęli tą nową erę, nie chcą widzieć tych starych nazwisk u siebie, gdzieś tam krzątających się, przypominających o starych porządkach. Ale gdyby to była inna drużyna, gdyby Scotty Gomez gdzie indziej tak się zaprezentował, to mam wrażenie, na pewno by na jednoroczny pełny kontrakt zasłużył. No niestety, przenosząc się, musi akceptować już tak, że tak powiem, no takie ochłapy No trochę rzucane mu. niekoniecznie, nie są to jego wymarzone warunki, na pewno jasne, ale i tak należy mu się szacunek, że właśnie pokornie przyjął taką umowę i pojedzie na te 2 czy 3 tygodnie ciężko popracować i I zapracować. obaj panowie, Upshall i Gomez, powalczą o miejsce, myślę, w bottom six. Wzmocnią, właśnie wypełnią te minuty trochę Tak, stracone. akurat z Gomezem jest ten problem, że on nie do końca się nadaje do tej gry gdzieś tam na bandach czy walki o krążek. Wiemy, że to jest raczej rozgrywający. No może mieć ciężko, żeby załapać się do tych scoring lines, ale zobaczymy. No już niejednokrotnie wyprowadzał mnie z błędu, udowadniał, że Zobaczymy, nadaje tak. się do gry. Obaj są weteranami, mają już tam grubo ponad 500 meczów i może właśnie obsada gdzieś w jakiejś linii z jakimiś młodymi chłopakami, może to wypali. St. Louis na pewno będą wiedzieli, co z tym zrobić. No i łatwo, może tanim kosztem też załatają sobie na 3 miesiące tą dziurę, bo Patryk Berglund, mimo że ten ostatni sezon troszkę słabszy, troszkę nie do końca taki, to był tam ważnym ogniwem jeszcze wcześniej i no, ta kontuzja na pewno nie jest na rękę bluesmenom jego. No nie, z pewnością.
Wiesz co, mam jeszcze jedną informację kontraktową, bo to już jest normalny roczny kontrakt. Nie jest to żadne zaproszenie, żaden okres próbny, tylko normalny kontrakt. To jest na wrażenie taki stały fragment gry każdego w season i za każdym razem jestem w takim samym stopniu zaskoczony tą informacją. Nie wiem, czy słyszałeś. Dan Cleary znowu na rok przedłużył kontrakt No tak. Red Wings. Rzeczywiście. No to jest tak naprawdę no, stały element, stały fragment każdego lata. Można tylko, znaczy można tą informację po prostu ustawić, jak ktoś ma jakiś system zarządzania treścią, to żeby w telefonie. co roku się aktualizował i pojawiał z powrotem. No właśnie, ale ja zawsze jestem zaskoczony tym faktem, bo każda kolejna kampania Cleary'ego jest coraz słabsza, gra coraz mniejsze minuty, coraz mniej spotkań, coraz mniej strzela, jest coraz bardziej krytykowany, a Ale Ken nadal Holland jest dla niego pozostaje miejsce. głuchy na te sugestie i Cleary wciąż jest przy drużynie. No ciekawe, czy on ma aż taką wielką wartość w szatni, czy jest aż takim świetnym liderem, że wciąż jest przy zespole, tym bardziej, że Red Wings też są w takim etapie przebudowy, a na pewno na etapie wymiany pokoleniowej. No a Cleary jest takim stałym elementem, który wciąż jest w tym zespole. Ciekawa sprawa. Chociaż to wzbudziło w środowisku hokejowym raczej taki śmiech, trochę politowania może nawet, że Red Wings nadal upierają się przy Clearym. No tak, to jest taki dziwny, niewytłumaczalny romans, który ma właśnie Cleary z Holandem i obaj panowie nie potrafią, wygląda to jakby byli taką parą może i mieli ktoś ma ustawiony na końcu związek na jakieś Facebooku. zdjęcia. Tak, no dokładnie, wygląda to jakby byli w burzliwym związku, taki status na Facebooku funkcjonuje chyba. No bo Dan Cleary w 2013 praktycznie już był jedną nogą w Filadelfii. A tak, no właśnie. A potem Teraz wrócił. Właśnie. To były śmieszne czasy i do teraz są śmieszne, bo co roku teraz też wraca i Właśnie, nie wiem, ten nie ubiegły wiem. sezon to było 17 spotkań, zaledwie 17 spotkań i uwaga, gol plus asysta. No dorobek godny No politowania. skromny dorobek. To czy wiadomo, to nigdy nie był wielki strzelec, zwłaszcza teraz już u schyłku kariery to gracz typowo do tych niższych linii, no ale i tak jestem mocno. No tak, no każdy zespół potrzebuje weteranów i tutaj trzeba sobie o tym powiedzieć, że dobra szatnia jest zbudowana też z takich zawodników. Jonathan Toews ostatnio fajnie o tym mówił, że te wszystkie pogłoski właśnie, chociażby ten wywiad, w którym Antiranta mówi o tym słabym weak team spirit, to nie jest prawda, ale oczywiście w każdej szatni zdarzają się jakieś kłótnie, jakieś niezgody, jakieś tam nieporozumienia i wtedy się przydają ci weterani, którzy już z niejednego pieca chleb jedli i oni potrafią to wszystko zjednoczyć i sprawić, żeby to się nie przenosiło też na lód. Także z jednej strony, no okej, Dan Cleary weteran, czasami warto mieć weterana za minimum, taki jakiś tam milionik, tak? I nawet jeżeli on nie punktuje, może wnosi inne wartości. Z drugiej strony w Detroit nie brakuje nam tych doświadczonych zawodników, No tych, właśnie. którzy mogliby kierować troszkę młodszymi. Wydawałoby się, że nie jest tam potrzebne, ale jak widać, są różne wersje, tak? Jest prawda wasza, jest prawda nasza. Trudno to wytłumaczyć. No tak, a Cleary cały czas w klubie. No tak, ale no dobra, może niech będzie, może Może na się pewno przyda jeszcze. Spoko. O nim nie będziemy mówili w niedzielę lub w sobotę, gdy umówimy się na ranking nasz top 50 miejsca od 30 do Można 15. śmiało Dan to Cleary łączyć. chyba nigdy nie był w tym rankingu, chociaż my go Chyba nie. prowadzimy pierwszy raz, to jeżeli byśmy go prowadzili 10 lat wstecz, to nie było tam Dana Cleary. Nie, nie było takiego ryzyka. To możemy zdradzić, zaspoilerować, że tym razem też się nie pojawi. I już marne ma szansę, chyba myślę za rok, to już nie wiem, czy będzie w NHL, ale znowu chyba zrobimy aktualizację i powiemy, że znowu jest na rok w związku z Kenem Detroit, no Hollandem. tak. A na dzisiaj chyba skończymy. Optymistyczny akcent. W No weekend było, nagrywamy tak, ranking. optymistycznie, chociaż nie wiem, czy nie wypadałoby jeszcze z takiego kronikarskiego obowiązku wspomnieć o wczorajszej rocznicy, bardzo, bardzo smutnej. I to czwarta rocznica wczoraj katastrofy samolotowej z hokeistami Lokomotivu Jarosław. Nas trudno Tak. uwierzyć, że to już 4 lata minęły.
też mnie to właśnie tak dotknęło, że 4 lata już minęły, a no wszyscy pamiętamy ten dzień, ja przynajmniej dokładnie naprawdę pamiętam minuta po minucie, co się działo, jakie wieści napływały, a jakie to było wszystko przykre. Co roku właśnie w ten dzień sobie odpalam jakieś filmiki przypominające, no nie samą katastrofę, ale to, co było wcześniej, czyli ludzi cieszących się życiem, grających w hokej, walczących w tym naszym twardym sporcie, i później tą rozpacz kibiców, rozpacz na całym świecie kibiców, bo tam przecież międzynarodowa śmietanka hokeja grała. No niestety, no musieliśmy o tym wspomnieć. No spoczywajcie w pokoju jedynie, chyba możemy tyle powiedzieć na koniec dzisiejszej audycji. Tak, no my usłyszymy się pewnie w weekend. Nagramy Tak ten nasz ranking. Tak Dziękujemy jest. Za wszystkie komentarze, za pochlebne słowa i te niepochlebne też. I te Ale niepochlebne. Nie ma chyba. Na razie się nie przytrafił, ale jak się przytrafią, to rozważymy wszystko. Naprawimy, polecamy się, no tak, a właśnie trzymajcie a propos się. Jeszcze sugestii też ostatnich komentarzy, zaproponował jeden z słuchaczy, żebyśmy zrobili ranking zawodników, A to prawda. którzy znajdują się poza NHL, a byliby wartościowymi dodatkami do najlepszej ligi świata. Możemy obiecać, że przygotujemy taką listę, taki zestaw. Tak. To była taka reakcja na to, co ja wtedy powiedziałem o Wojtku Wolskim, że może on by się w 32-klubowym składzie ligi, może by się załapał, a może ktoś inny by się jeszcze załapał. To była rzeczywiście ciekawa myśl, której nie rozwinęliśmy, ale jak skończymy ranking, to myślę, że to jest ciekawy temat główny odcinka. Tak jest. Dokładnie mowa. No to do usłyszenia. No to trzymaj się. Na razie. Cześć, cześć.